Ja wiem i Ty wiesz, że nie wszyscy muszą nas lubić, ale wiem też, że mimo wszystko trudno nam jest się z tym pogodzić, gdy ktoś jednak pomimo naszej wielkiej dobroci i otwartemu sercu nas nie lubi. Czy można przestać martwić się tym, co myślą o nas inni? Tak zupełnie nie, ale można ograniczyć niepokój do zdroworozsądkowych rozmiarów. W tym 97. odcinku vloga zapraszam Ciebie do posłuchania o 8 psychologicznych strategiach radzenia sobie ze zbytnim przejmowaniem się opiniami innych ludzi i potrzeba bycia lubianą. Zapraszam. Cześć, cieszę się, że trafiłaś na mój kanał mający dodać Ci odwagi, zachęcić do zdroworozsądkowego rozwoju i wzmacnianiu relacji ze sobą. To jest kanał o tematyce psychologicznej, ale podawanej w formie lekkostratnej, czyli taka psychologia na co dzień. Ja jestem Kamila Kozioł i od 2010 roku jestem psychologiem szkolącym się w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, certyfikowanym, akredytowanym coachem oraz autorką książek o tematyce psychologiczno-rozwojowej. Ale przede wszystkim, tak jak zawsze to powtarzam, jestem tak samo ważną istotą jak Ty, kimkolwiek jesteś. Od razu w formie podsumowania, czyli kluczowe punkty w tym wideo. Po pierwsze, powszechnym pragnieniem jest bycie dobrze widzianą w oczach innych. Niemniej są osoby, które bardziej niż powinny obawiają się opinii innych osób. Pragnienie bycia lubianą może pochodzić z przeszłych relacji, co sprawia, że lubienie przez kogoś staje się warunkowe. I ostatni to niepokój, jaki odczuwamy w związku z tym, co myślą o nas inni, można przezwyciężyć przy odrobiny pracy nad samoświadomością. A teraz rozwinięcie tych kluczowych punktów. Zapraszam. Poczucie akceptacji jest niemal uniwersalnym ludzkim pragnieniem. W końcu tak naprawdę ewoluowaliśmy, aby lepiej przetrwać w grupach, gdzie dopasowanie i zaufanie i szacunek naszych rówieśników były lub są miarą sukcesu. To jest taka potrzeba przynależności, która zapisana jest w naszym DNA. Ale czasami ta potrzeba zajmuje centralne miejsce, a to, co myślą o nas inni, nabiera większego znaczenia niż to, co myślimy o samych sobie. Może zdarzyć się tak, że zaczniemy analizować każde spojrzenie i każde słowo, które mówi druga osoba, aby znaleźć wskazówki, które określają osąd czy opinię tej osoby. Ktoś przechodzący przez korytarz, na przykład bez powitania, może sprawić, że poczujemy się niezauważeni albo poczujemy przekonanie, że już nas ktoś nie lubi. Możemy też stać się takimi sługami w oparciu o prośby innych osób i wtedy zawsze stawiając innych na pierwszym miejscu, co pozwala nam być wykorzystywanym podczas takim bieganiu za ciągłym pochwałami, za ciągłym przyklaskiwaniu, jacy to nie jesteśmy wspaniali. Możemy tak naprawdę się tym wyczerpać, próbując być wystarczająco fajną, wystarczająco pracowitą, wystarczająco atrakcyjną, wystarczająco skuteczną, aby stale czuć docenienie, stale słyszeć opinie ze zewnątrz. Natomiast co kryje się za tym niepokojem? Co kryje się za tym, że ktoś nas nie polubi? I dlaczego niektórzy z nas tak bardzo są podatni na właśnie szukanie tych opinii i bardziej podatni niż inni? W wielu przypadkach to rodzaj takiego głosu z przeszłości. W pewnym momencie naszego życia coś lub ktoś mógł sprawić, że ta sympatia czy to lubienie stało się warunkowe, że musieliśmy o to walczyć, na co nie zasługowaliśmy od tak. Myślę tutaj o takich stwierdzeniach naszych rodziców czy opiekunów, którzy potrafili nam powiedzieć, jak się nie podzielisz, to nie będą Ciebie lubić. Albo jak Ty wyglądasz, co ludzie o Tobie pomyślą. Tak? To poczucie wstydu rozwija się, gdy nieuchronnie brakuje nam perfekcji. Autorka Brené Brown, pewnie znasz z książki Dary Niedoskonałości, spędziła całą swoją karierę na badaniu wstydu i sposobach rozwijania tego, co nazywa odpornością na wstyd. I właśnie w książce Dary Niedoskonałości napisała, że zdrowe starania są skoncentrowane na sobie. Czyli jak mogę to poprawić? Jak ja mogę to poprawić? Natomiast perfekcjonizm skupia się na innych i wtedy taka osoba zadaje sobie pytanie, co oni pomyślą o tym, co robię. Tu jest różnica. Być może Twoi rodzice byli emocjonalnie niedojrzali w
fizycznie lub werbalnie krzywdzili Ciebie lub wyznaczali niemożliwe standardy do zrealizowania. Być może byłaś wyśmiewana lub zastraszana w szkole, a może nie potrafisz znaleźć powodu i w nurcie, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, właściwie nie ma to większego znaczenia, skąd to się bierze. Po prostu wiesz i czujesz niepewnie się, a to prowadzi Cię do koncentracji na innych i na tym, jak postrzegają Ciebie inni. Oczywiście, chęć bycia odbieraną pozytywnie nie jest czymś złym, pamiętaj. Wszyscy potrzebujemy trochę tej świadomości tego, że inni nas postrzegają dobrze i po to, aby zachować równowagę i dostosować się do tego, jak wpływamy na innych. Ale zbyt duża troska o to, co ludzie myślą, może sprawić, że będziemy cenić tylko to, czego chcą od nas inni, a nie to, czego pragniemy i potrzebujemy. I cała ironia polega na tym, że to wszystko zaczyna się jako wysiłek, który ma zapewnić nam szczęście i akceptacji, a kończy się właściwie działaniem przeciwnym. Co możesz zrobić? Po pierwsze, zachowaj perspektywę. Mówi się, że ludzie o wiele mniej dbaliby o to, co myślą o nich inni, gdyby wiedzieli, jak mało inni o nich myślą. I to prawda, każdy ma wystarczająco dużo spraw na głowie, by zająć swoją głowę czymś własnym i ważnym dla siebie. Co więcej, oni też prawdopodobnie martwią się tym, jak są postrzegani. Na swoim profilu w pewnym momencie na Instagramie opisywałam właśnie eksperyment, który się nazywał efektem reflektora i tym właśnie, jak my zweryfikowaliśmy i jak postrzegamy siebie w oczach innych i jak inni tak naprawdę w ogóle się nami nie interesują. Druga sprawa to kwestionuj proszę swoje myślenie. Jakby krytycznie podchodź do tego. Mamy tendencję do zniekształceń poznawczych. Wszyscy jak jeden mąż i nic tego nie zmieni. To są takie wzorce negatywnego lub zakrzywionego myślenia, które mogą obniżać nastrój. Na przykład możemy założyć najgorsze, albo możemy nadmiernie uogólniać, pochopnie wyciągać wnioski. Zwracaj po prostu uwagę na swoje myśli i kwestionuj je, zamiast pozwalać, aby wrażenia czy Twoje przypuszczenia ciągnęły Ciebie dalej. Możesz zauważyć, że to, nad czym się martwisz, istnieje tak naprawdę to tylko w Twojej głowie. Na przykład martwienie się o opinię innych osób. Kolejna rzecz to jest puszczenie doskonałości. Trudno jest się oprzeć wrażeniu, że jeśli wszystko zrobisz dobrze, to będziesz kochana i podziwiana, albo kochany i podziwiany. Ale jest to tak naprawdę absolutnie bezsensowne dążenie, nie tylko dlatego, że doskonałość jest iluzją i właśnie cała ta doskonałość polega na tym, że się doskonałości nie osiąga, ale dlatego też, że to, co ludzie o Tobie myślą, ma więcej wspólnego z nimi niż z Tobą. Więc nie ma sensu szukać i słuchać wstale opinii innych ludzi i nie ma sensu ciągle dbać o to, aby każda osoba 10 na 10 po prostu Ciebie lubiła. Kolejna rzecz to jest poznać siebie należy przede wszystkim. Co tak naprawdę lubisz? Czego tak naprawdę, naprawdę chcesz? Czy dokonujesz wyborów dotyczących swojej kariery, swojego związku, swoich relacji, hobby, rozrywek, ponieważ tego chcesz? Czy dlatego, że Twoje odpowiedzi zadowolą innych lub zaimponują komuś innemu? To są trudne pytania i zdecydowanie większa liczba osób, czyli 8 na 10, zauważa, że ich decyzje są decyzjami, które podobają się innym. Pozwól sobie na wypróbowanie nowych rzeczy. Zastanów się, co bym zrobiła lub z czego cieszyłabym się, gdybym nie martwiła się tym, że zostanę osądzona lub zopiniowana. I tu zaczyna się Twoja prawdziwa praca nad poznawaniem siebie. Znajdź swoje towarzystwo, bo ludzie wokół Ciebie pozwalają Ci wzrastać i czuć się dobrze. Gdzieś tam są ludzie, którzy mogą się z Tobą identyfikować i doceniać to, kim teraz obecnie jesteś. Nie trać czasu, próbując trzymać się tych, którzy ciągle oczekują, że spełnisz ich życzenia, ich pragnienia, ich oczekiwania. Pielęgnuj swoją autentyczność, swoją prawdziwość, swoje prawdziwe pragnienia i marzenia, a znajdziesz tych, z którymi masz być, którzy będą Ciebie lubili takim, jakim jesteś. Ponieważ prawdziwa przynależność ma miejsce tylko wtedy, gdy przedstawimy innym osobom, otoczeniu czy światu nasze autentyczne
niedoskonałe, nieperfekcyjne ja. Pamiętaj, że nasze poczucie przynależności nigdy nie może być większe niż nasz poziom samoakceptacji. Kolejnym takim punktem, którym chciałabym się z Tobą podzielić, to coś, co może trochę być przerażające, czyli pozwolić sobie być bezbronnym. Bardzo często o tym mówię, o tym schowaniu pazurów do kieszeni, kiedy próbujemy nawiązać z kimś relacje, choć to nie o tym dzisiaj temat, ale wiem, że aby iść tam, gdzie chcesz iść, aby robić to, co chcesz robić, oczywiście w zdroworozsądkowym tego słowa znaczeniu, bo nie chodzi mi o to, że masz rzucić wszystko i nie wiem, podróżować przez całe życie, tylko myślę o zdroworozsądkowym podejściu, to należy podjąć ryzyko, spotykając się z dezaprobatą czasem innych osób, którzy mają plan na nasze życie. Ale wiadomo, że, znaczy świadomie, nie chcemy żyć planami innych, tylko chcemy żyć swoimi planami, zdroworozsądkowymi, ale własnymi. Więc zdecyduj, co jest dla Ciebie ważne. Zaufaj i po prostu zacznij krok po kroku to robić. Nie rozwijamy się zawsze zachowując bezpieczeństwo. Rozwijamy się wtedy, kiedy dajemy sobie szansę na niepowodzenia, na porażki, no i na po prostu kierowanie się dalej. Popełniłam też takiego vloga, taki odcinek, w którym mówiłam o tym, jak to jest się rozwijać, kiedy najbliżsi zostają w tyle i nie rozumieją naszego rozwoju, naszych zmian. Bardzo serdecznie Ci go polecam. Przed ostatnim pomysłem, albo takim punktem, który jest istotny z punktu widzenia zadbania o tą granicę między szukaniem i dbaniem opinii i bycia lubianym, a tym przesadnym szukaniem opinii, to jest przyjmowanie pomocnej dłoni. Niepokój czy stres, jaki odczuwasz w związku z tym, co myślą inni, może czasem zostać jakby pokonany dzięki samoświadomości. Ale w niektórych przypadkach, a głównie w przypadku osób z traumą lub z problemami ze zdrowiem psychicznym, potrzebna jest profesjonalna pomoc, która to, czyli psycholog, terapeuta, pomoże Ci w dotarciu do źródła swoich uczuć. Pozwól sobie na skorzystanie z opieki psychologa, terapeuty, której potrzebujesz, zamiast przedłużać tę ciągłą walkę o akceptację ze strony innych, zapominając, że za każdym razem zaczyna być coraz mniej akceptacji samej siebie. No i skoro jesteśmy w temacie zaakceptowania siebie, to ostatnią rzeczą, o której chyba najczęściej wspominam, to to, aby pozostać własnym, swoim przyjacielem. To trudna praca, ale nigdy nie będziesz w stanie sprawić, by wszyscy Ciebie polubili, bez względu na to, co zrobisz. Natomiast spójrz na dobrą stronę. Nikt inny też nie może tego zrobić za Ciebie. Więc uznaj wszystkie rzeczy, które masz w sobie. Zdaj sobie sprawę, że nie nawiązałeś jakichś relacji, czy nie nawiązałaś jakichś relacji, które były dla Ciebie ważne. Zamiast tego skup się na celu, który prowadzi Cię dalej. W kierunku odczuwania, czy bycia osobą, której pragniesz, którą chcesz na co dzień żyć, z którą chcesz na co dzień świadomie podążać. To pozwoli Ci czuć się lepiej i bardziej skoncentrować się na sobie. Dotarłaś do końca. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka o psychologii, którą można wykorzystać na co dzień. Ja, Kamila, z tego miejsca bardzo dziękuję. Zasubskrybuj proszę mój kanał i udostępnij ten odcinek. Ja bardzo chętnie zobaczę Twoją reakcję, komentarz albo znak, że odsłuchałaś i złapałaś refleksję i być może już spuściłaś z tonu potrzeby słuchania opinii innych i przypodobania się. Koniecznie proszę daj mi znać. Do zobaczenia następnym razem. Z miłością, Kamila.